Moi drodzy widzowie, na przykład już się wkręci, coś takiego. Już przestał być youtuberem, już bez kitu. Ha, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. I witam ciebie również, Bartłomieju, a ja, Zygzyku. A ja ciebie nie witam, ja nie jestem Bartłomiej, weź się oczy. Dobra, w ogóle. Zygzyk, wziął mnie tu, tutaj, chodź dobra, tu, weź już pal gumę tam. Chodź tu, Zygzyk, chodź tu, Zygzyk. Witam was w kolejnym odcinku z The Foresta. Ale moi drodzy, to nie jest do końca, można powiedzieć, taki kolejny odcinek. Znaczy, to jest na pewno kolejny odcinek, ale to tak wygląda, jakbym mówił to, że jakbyśmy, nie wiem, tydzień temu wrzucili kolejny odcinek. A tak wcale nie było. Kwestia jest tego, nie dlatego, że nam się nie chciało czy coś takiego, tylko my żeśmy mieli coś takiego, że skończyliśmy gierkę, jak pamiętacie. I dzisiaj będziemy, jako że Zygzyk zaproponował, ej, to chodź, może nagramy jeszcze alternatywne zakończenie. To takie trochę inne, bo tam zakończenie było inne i tam zapraszam, co tam się stało, bo nie będę spoilerować, sobie tam pójście, a my pójdziemy dzisiaj do innego miejsca i będzie inne. I tak, jesteśmy tutaj w tym momencie przed walką z bossem. Jak pewnie pamiętacie, bardzo dobrze się z nim bawiłem. Bardzo dobrze i miło wspominam. Także zapraszam, też sobie można zobaczyć cały nasz ten i będziemy dzisiaj mieć powtórkę z rozrywki, także tak. Tak, i to chciałem powiedzieć, wpadajcie do Zygzyka oczywiście na kanał. Jeżeli kiedy ten film wpada? Nie wiem. Okay, jeszcze. Dobra. Aczkolwiek na pewno w najbliższym czasie. Póki co mówię, zapraszam, jeżeli wam się odcinek spodobał, zapraszam do kochania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do kochania w dół. Wszelkie potrzebne linki właśnie też między innymi kanał do Zygzyka jest w opisie. Kanał do linka Zygzyka. Tak, kanał do linka Zygzyka. Zapraszam również do subskrypcji i pacnięcie sobie w dzwoneczek, żebyś na bieżąco ze wszystkimi możliwymi filmami, ponieważ takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko i jak na przykład ten, to jest taki, można powiedzieć, special odcinek i w ogóle. Poza tym to Hogaty ugra serię z The Foresta. Tak, tak, też tak, widziałem, właśnie chciałem. Tak, pamiętajcie o tym, że nie było inaczej, niestety. No i pamiętajcie, prostu... że jedyna prawdziwa seria z The Foresta jest tutaj. Tak, dokładnie. I to tylko chciałem tak powiedzieć, nie? W sensie, on dużo rzeczy kradnie. Ej! Ostatnio. Tu są te butle. Ej! No właśnie. Nie, bo my generalnie przed odcinkiem odkryliśmy, że to wybucha. Tak, w sensie Michał, coś nie pokażę teraz tego, bo nie miałem włączonego nagrywania. Ale to było sobie tak, że Michał sobie wychodził, tak ciachnąłem sobie, potem pomyślałem sobie, nie no, pewnie nic się nie stanie. I nagle zaczęło syczeć i wybuchło i miałem takie... Ej, to raczej jakby się to podpaliło, to raczej by wybuchło, nie? Sprawdzimy w praktyce, dobra? Jak nie, to będziemy ciachać nożem. Dobra, to także... tam idź sobie, tam się przywitaj, miło. W ogóle, jak to fajnie jest zrobione w ogóle tutaj, tak. Wow. I ten punkt nasz tam, piękny, kurde, dzik, który tam spadł gdzieś w ogóle pod mapę. A, piękne. I mam ochotę zrobić jedną rzecz. Tą rzeczą byłoby w tym wypadku... Boże, dziękuję. Na zdrówko. O, właśnie, tak już się zbierało gdzieś tam. Także tak, widzimy znowu to samo, jakby... Mogę to pominąć? Nie. Ej, to czat, to może, czekaj, to... Czat, przepraszam. Moi drodzy widzowie, na przykład zrobiliśmy coś takiego. Już się wkręci, już przestał być youtuberem, już bez kitu, już tylko Twitch mu w głowie. A nie, ja tu content robię, a ty nie jakiś. O, Jezus. Mogę wyciągnąć teraz ekwipunek? No jeszcze nie. Dobra, trzeba ją na butle kierować w sumie. Okej, ja muszę zjeść ogólnie, także... A, tak, tak, to... Także pozwolisz, przejmiesz na chwilę pałeczkę. Dzięki. Jest. Ja sobie tutaj, tak. Ja już tego nie boję. Ty! Ojej. O nie. O! To tak nie działa. Czaj! Odsuń się! O! Czekaj, to ma jeszcze sens. Tak, 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 tak. Tak! Dobrze! Dobrze, no. O! Ty. Co? 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 A nie, stoi, dobra, jednak żyje. Czekaj! Ale sprankowała, nie? No to no powiedz, wiem, co. Tak, tak. O! Mogę się odszedł. Halo! Proszę pani! Brzydka jesteś!
Ej, w ogóle tak teraz patrzę, to wygląda w sumie jak PS5, w sumie tutaj ten sufit. Nieważne. Coś tam ej, w sumie tak. Coś w tym jest, nie? Jakby tak patrzę. No. Ej, ty! Ona będzie skakać. Ona będzie skakać. Wiem. Nie, stary, źle zrobiłeś. Jezus Maria. Aha. Tak, tak. Geniusz planowania. Czekaj, podpalę ją, bo mam dość. Aha, no to super. Co? Czekaj, ja sobie na chwilę wyjdę. Pobaw się z nią, bo ja muszę, ja nie mam na quick tych. Dobra, gdzie są moje mołotowy? O, tutaj. O, chodź tu, babo, chodź tu, babo. Chodź tu, tak, ej! Tak, tak, jest, 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 jest. Okej. Okay. Oj, okay, patrzcie! Się. No. Czy są jeszcze butle? Są butle, tylko tam. Shepard, chodź w moją stronę. No, to jest takie proste! No wiem, że nie jest. Czekam. Jest dziewoja? O, biegnie, 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 biegnie! O, rzecz to jest, kurwa Maria. Tak, jakby ja muszę na chwilę wyjść, bo ja muszę sobie z bryki z powrotem dać. Aha. Jezus Maria! Ta, co ma parę w łapie. Nawet parę łapach. O la la. Ohaj, co teraz? Szmulu. A, rzuciłem se po prostu. A, super. Nie podpaliłem se młotowa i se. Dobra, uciekam, żartowałem. Ej, żartowałem. Żartowałem, spokojnie, typie. Skóra jelenia. Tu to... Ona dzieci znowu puściła, Boże święty. Ale płodna. Idziemy dalej w takim razie. Nie ma, nie leżymy i nie śpimy. Opaj, siupaj. Ona mogłaby już leżeć i spać, tak szczerze. Bo, no właśnie, właśnie zrobiła ci coś, stary. Stary. Dobra, spokojnie. No. Aha. Ją to nawet nie zabolało. Ją to ledwo zaswędziało na plecach. O Jezu. O ty szmulu! O ne. O jaki wirnik, kurka. Ej, nie mogę tam przeskoczyć, naprawdę? Da fuck! Co? Aha, co teraz? Teraz gówno. Czy tu tknąłeś? Nie. Łąża. Ja chyba nie strzelam po prostu. A ja nie trafię na przykład. Ja w ciebie przez przypadek teraz trafiłem, bym się napataczyłeś. A przez przypadek, no. No nie no, ile to masz życia w ogóle, no! Aha. Cozy. O, ty szmato. Dobra, płonie. Dziecki. Dobra. O kurczę, pieczone, no. Umarłeś? Nie. Spokojnie. Czekaj, ja muszę... Gdzie jest mój ulubiony? Lakier do włosów, o. A ty mądry jesteś, Jezus Maria. I się znowu ją zabierz lakierem do włosów. Ała, szmulu. Ja z nią pogram tenisa, nie wiem jak ty. Ała. No. Nie wierzę w to. Ja naprawdę to nie wierzę. Nie. A myślałeś! Czekaj. Tak widzicie, moi drodzy, tak się to właśnie robi na tej naszej wsi. Czekaj, bo chcę zobaczyć, co to w ogóle jest jeszcze, bo to jeszcze powiedziawszy ostatnio właśnie nie byłem i... Może jest tutaj coś ciekawego, fajnego? Nie, raczej nie. Ale może sprawdzić, co my. Nic totalnie nie ma. Znaczy, w sensie, wiesz, z dzisiejszej wyprawy tutaj się dowiedzieliśmy, że te butle wybuchają. Na przykład, nie? Tak. Dobra. Także, moi drodzy, bierzemy sobie jeszcze raz tę panią. I widzimy się tam, gdzie mamy ją zanieść, także ZW. No okej, okay, moi drodzy, jesteśmy sobie tutaj, gdzie mieliśmy być. Dzień dobry, posłużyłeś mi jako próbka. Co tam się stało? Nic. Zigzag, bo zaczął mi się trochę ten...
Nic. Nic, nic, nic. To tylko te problemy w elektrowni tam, wiesz. Life sample required. Nie se wzięło Marwa, no patrz, masz kartę tutaj, chodź, Boże, już otworzę sam. Ty to... Zanim otworzysz coś, to... To ha. Szybciej. No. No już, właśnie. Ty, a to? Jezus Maria. Uciekaj, uciekaj! No debilo! Lepiej piszczelę bardziej, no. Jakby nie będziemy się tutaj, ja byłem tu ostatnio już ten, także oczywiście zapraszam do zapoznania się z tymi rzeczami ogólnie, o których tutaj rozmawialiśmy i tak dalej. Gdzie co jest, tego w jaki sposób wygląda jedno z zakończeń i podpowiem, no bo to jest dość ten, że tutaj to zakończenie było. Aczkolwiek nigdy nie wiedziałem, co tutaj jest i... ci się od głowy odbiło. Co? Nic. Ogólnie kwestia jest tego, że tutaj to kończyliśmy, że się podchodzimy sobie do tego biureczka i tak dalej, ale my sobie pójdziemy o tutaj, o... Are you sure? Jest. Jecha, też muszę, nie? Tak, też musisz. Też musisz, sure. Być, yes. Też musisz być siurkiem. Aaa... No i w takim razie zobaczymy, co tutaj daje. Znaczy, my w sumie jako, że interesowaliśmy się tym, co to będzie, to my wiemy i ja nie będę tego, nie będę tutaj udawał, że ja nie wiem, co tutaj będzie, ale chcemy wam pokazać, jak to wygląda i w sumie fajnie jest też skończyć jakieś właśnie też jedno z alternatywnych zakończeń The Foresta i to jest całkiem, całkiem bardzo fajne. No, można powiedzieć, że to jest po prostu mniej fabularne. Tak, mniej fabularne i to po prostu będzie, no zresztą zobaczycie zaraz i powiem wam wszystko i no, tak będzie się wydaje, najlepiej będzie to wyglądało. O. A czy tutaj nie powinno coś się jeszcze stać? Też tak mi się wydaje, że coś powinno się jeszcze stać, czekaj, ale czekaj. Nie, dobra, chyba wiem, dobra. Okej. Okay. Przeszedłeś u mnie przez drzwi tak generalnie. A ty u mnie wcześniej też, także... Okej. Okay. Sahara! Lecimy, panie Sahara! Dynamity! Teraz nam dajecie dynamit. I chyba... Czekaj. To musi się w końcu... Tak! Chodź, weź to zrób. To jest to. Tak, to jest to, gdzie jest mój dynamit? Proszę bardzo. Eleczka. Jezus Maria, wreszcie. Podpalana. Tak. Rzucaj. Dobra. Rzucam. Wybuchaj! O, Bożysz. Boże. Ale no by nas dupło tak naprawdę. No. Aś zabugowało to. O Boże, jak to wszystko wygląda. O nie. O. Oooo! Cutscenka. O, no właśnie. To jest to, czego się zastanawiam, czy tam nie powinno być. Tak. Że samolot przeciął, wiecie, o co chodzi. I wiecie, i nie spadł. Tak. I że Timmy se, no niestety... dintkę nam wykręcił tutaj. Fiko był robiony ostro. I palisz to. No cóż, będę tu już zawsze. To jest zakończenie typu po co komu tak. Syn, tak jakby. Jezus Maria. To jest piosenka z The Foresta zrobiona jeszcze w jakiś smutny sposób. Weźcie. Ty właśnie czy... What the fuck? Co? Ale mnie tutaj... Ty, czekaj, tam coś jest. Czekaj, bo my nie mamy tego, co ja chciałem mieć. Ty wiesz, o czym miałem mówić. Ale mamy kartę. Spokojnie, mamy kartę. Teraz chodź za mną, bo ja wiem, gdzie trzeba iść, tylko... Ale po to? Tak. Okej, moi drodzy, także dotarliśmy do mapy. Zajęło nam to, bagatela, tylko 20 jakieś minut mniej więcej, żeby tutaj dotrzeć z punktu, który jest tam. O, na ten różowy, który wam tam pokazuję. Tam daleko. No i naszym celem jest tutaj, żeby dotrzeć sobie do Utki. Więc płyniemy do Utki. I tutaj zygzak... Orzesz. Rekin? Źle sobie wyleciałem. Jak będzie tu rekin, to chyba sobie... Nie no, w tym miejscu jeszcze rekina nie będzie. On chyba dalej trochę jest. No... Chociaż nie wiem, w sensie wolę nie być taki pewny. Okej, okay. No jestem już. Pieniążki. I... I to jest to jest tu tam. I tutaj tak, mamy kartę. Używamy tej karty. Proszę bardzo. Dzień dobry! O tak, byki. I mamy tutaj coś, co właśnie się nam najbardziej przyda, czyli tą buławę, którą zaraz zresztą sprawdzimy, pokażemy wam jak działa. Ale czy to tylko tyle wystarczyło, czy coś trzeba było jeszcze?
Nie wiem, bo to jest, czekaj, gdzie jest ta buława? O, to jest to, artefakt. Czekaj, zaraz pójdziemy na plażę i zobaczymy, czy to tylko to było trzeba. Właśnie nie się zastanawiam, czy to nie trzeba było jeszcze do jakiejś jaskini pójść z tym. Ale zaraz się no tak, tam gdzie jest zablokowane. Tak, tam gdzie jest zablokowane, tak. Także, moi drodzy, widzimy za kolejne 20 minut. Dobrze, moi drodzy, także jesteśmy tutaj. Pozwolisz, proszę, że se wcisnę. Proszę. Tutaj znaleźliśmy miejsce w tej jaskini, z której wychodziliśmy. Jest tam trochę zimno, wiem, widzę. Proszę bardzo, C i otwieramy artefaktem za pomocą tego. Jezus Maria. A. I to jest właśnie to miejsce, jak widzicie, że nie fajnie tutaj się ogólnie dzieje. I mamy sobie coś takiego. Może ty to zebrałeś, wow. Tak? No. Nie możesz tego podnieść? No. Znaczy... Bo w sumie to ma sens, nie? Żeby było jedno, dajmy na to nagrecał, no a nie żebyśmy mogli dwa. Czekaj, jak tutaj ja mogę to położyć na przykład, patrz, na ziemi. O. O. Możesz to zebrać? Możesz to... O. Tak. No. Weź pokaż mi to jeszcze. Ja sobie wezmę. Bo ogólnie to jest tak, że to z tego co ja wiem, ma swoje dwa tryby działania. To jest chyba coś, co odstrasza kanibale, tak? Dobrze mówię. W taki, to jest może tryby, czekaj, lewy chyba tak się nazywa? Tak. Lewy. Przyciskamy lewy przycisk myszy, to zmienia kolor na taki bardziej czerwonawy, coś takiego, tak? I to będzie przyciągać zaś kanibali, także to fajnie działa w drugiej stronie. Teraz, żeby to szło w drugą stronę, to jest wyłączenie, tak? Tak, wyłączenie na chwilę. I to jest jeszcze... What the fuck? Zimno. Okay. A, zimno, okej. Okay. Już stawiam ognisko. Masz patyki 2? Tak. Dawaj. Tak. No nie, nie mam. A, sztos. Dobra. Możemy przyciągnąć i tak dalej. Ma tu różne tryby, zresztą pokażę wam za chwileczkę, jak to działa, ponieważ jeżeli mam to w ręce, to jakby totalnie odstrasza kanibali. W tym momencie na tym trybie. Na czerwonym chyba, dobrze mówię, że na czerwonym przyciąga? Coś takiego? No, jakoś tak było, to działa. No, no, działa. No i co? No i chodź. No. Cudowne. Dobra, chodźmy do bazy. Dobra. Także, ale moi drodzy, zanim pójdziemy do bazy, to myślę, że wydaje, że już nie będziemy was, można powiedzieć, tutaj zatrzymywać. My sobie pójdziemy do bazy i bardzo chętnie sobie to przechowamy, tudzież zrobimy coś z tym dalej użytek. Jeszcze dokładnie poczytamy, możecie w ogóle nam napisać w komentarzu dokładnie, jak to działa, to rzeczywiście jest jak najbardziej wskazane. Ej, a może zróbmy jakiś próg lajków, jak dobiją, to ten wraca seraz de Foresta. Jak nie, co będziemy robić, ale... Jak dobijecie dwa lajki i napiszecie pomysły na to, co zrobić w tej serii, to jasne, że możemy wrócić. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie, grał dzisiaj ze mną Zygzyk. Oczywiście, że ja, no bo kto inny, jak wiadomo, no bo przecież właśnie. To jest lepszy w The Foresta, no dokładnie, ja mam... tak. Ja nie wiem, czy tak. Wiecie, ale ja mam magistra z The Foresta. Ja jakby. Nie chcę mówić tylko, kto nie potrafił latać na lotni i kto się zabił. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, ja byłem Szepard, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.